Zrównoważony rozwój to hasło, które słyszymy coraz częściej i czytamy, spotykamy się z nim. Co ono oznacza właściwie? Ja w swoich wypowiedziach na temat zrównoważonego rozwoju podkreślam, że jest to plan polityczny, ale pomyślany jako religia. A ponieważ w tym, co mówię, odwołuję się do prac badawczych pani Margaret Peters, która to rozpracowała, to mogę powiedzieć, że z pełną odpowiedzialnością, powołując się na jej opracowania dostępne w Polsce już prawie od 10 lat, mogę powiedzieć odpowiedzialnie, że to jest plan polityczny, pomyślany w ten sposób, żeby uruchamiać pewne zachowania, rytuały związane z kultem Matki Ziemi. Bo taki kult jest proponowany przez ideologów neomarksistowskich, którzy no niestety rozsiedli się w organizacjach międzynarodowych, które same siebie chcą rozumieć bardziej jako organizacje ponadnarodowe. Skoro to religia, to jakie są jej dogmaty? Matka Ziemia, która jest narażona na zniszczenie przez taki strasznie podły byt, którym jest człowiek. Jest to religia panteistyczna i o co w tym wszystkim chodzi? Człowiek nie jest pomyślany w tej religii jako byt w sobie, byt substancjalny, ciałem i duszą, tylko jest pomyślany jako część takiego ekosystemu i to najbardziej podła i szkodliwa część tego ekosystemu, chociaż praktyczne skutki tego będą dotyczyły również zwierząt, bo tylko przejściowo teraz mówi się o tak zwanych prawach zwierząt. Tylko przejściowo, bo to jest plan rozpisany na dekady, na wiele dekad, w związku z czym to, co dzisiaj się nazywa ochroną na przykład zwierząt futerkowych, to tak na dobrą sprawę, jeżeli pośledzimy sobie takie propagandowe filmiki dotyczące zrównoważonego rozwoju, a one są dostępne w internecie, niektóre powycofywano, no bo były na przykład, jeśli chodzi o Polskę, to były tak durne, że ludzie w Polsce by je po prostu odrzucili. Ja mówię o czym? Mianowicie o tym, że zwierzę również jest pomyślane jako szkodnik, dlatego że zwierzę również produkuje CO2. Samo życie zwierzęcia i to, że ono ma swoje procesy fizjologiczne, tak bardzo eufemistycznie to określam, powoduje również wywoływanie, produkcję CO2. A tutaj jest akcent na to, że to CO2 jest tak, też takim dramatem, można powiedzieć, dla Matki Ziemi. W związku z czym, jeżeli myśli się o tym, że człowiek jest największym szkodnikiem Ziemi, to również całe gospodarstwo wokół człowieka też szkodzi Ziemi. Więc to, co my dzisiaj na przykład nazywamy przejściowo prawami, na przykład prawami do aborcji, to są quasi prawa, to są wymyślone rzeczy, to finalnie to będą nakazy. Nakazy aborcji, bo jak sobie sięgniemy do Klubu Rzymskiego, do tego raportu, to tam jest mowa o tym, że ma być dwoje dzieci na... można mieć dwoje dzieci, tak? Przy czym już sama ingerencja w sfery, które należą do prywatnych decyzji, do osobistych decyzji małżonków, już jest znamieniem pewnego systemu totalitarnego, który dąży do tego, żeby zapanować nad życiem codziennym ludzi. I jak to ma wyglądać? Już wygląda, dlatego że my już jesteśmy w tej ideologii. Wiele osób, w tym katolików, podziela tę ideologię. Jakie na przykład hasła ideologii zrównoważonego rozwoju przyjmujemy, akceptujemy jako tak jakby własne? Nawet nie tyle, że hasła, ale my już jesteśmy włączeni w pewnego rodzaju rytuały. I to od wielu lat. I teraz jeżeli ja na przykład ludziom mówię, że to segregowanie jest takim rytuałem codziennym. Odpadów, tak, dlatego że normalną sprawą w gospodarstwie domowym, tradycyjnym gospodarstwie domowym było to, że się robi porządki. W każdej dziedzinie robi się porządki. W związku z czym w zwykłym gospodarstwie domowym najlepiej to będą rozumieli rolnicy, dlatego że ich życie jest najbliżej natury, tak? Czyli segregują, ponieważ część rzeczy z tych odpadków, które są, zwyczajnie się przydają w gospodarstwie domowym. Natomiast tutaj mamy segregację narzuconą odgórnie.
I ta segregacja narzucona odgórnie ma również prowadzić finalnie do tego, że na przykład będzie się produkowało jakąś tam ilość butelek plastikowych, tak? I one będą w stałym recyklingu. I tutaj też już jesteśmy, przy czym ta butelka plastikowa, ona się stanie również odzieżą, tak? No są takie technologie, które potrafią wyprodukować z butelki plastikowej również odzież. Więc będziemy w takim zamkniętym cyklu pewnej masy, która będzie tylko i wyłącznie wewnątrz niej obrót, tak? Dlatego będzie się dyskryminowało i dyskredytowało na przykład produkcję bawełny, produkcję jedwabiu, dlatego że to będzie wychodziło poza kontrolę. Znaczy wychodziłoby to poza kontrolę, oczywiście pod pretekstem takim, że na przykład produkcja jedwabiu albo produkcja bawełny jest droga, bo zużywa się dużo wody. Dlatego, że musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy na terenie ideologii, na terenie utopii, która tak naprawdę bazuje na kłamstwie o rzeczywistości. To znaczy, mówi nam, że planeta Ziemia się wyczerpuje, zasoby wody się wyczerpują, człowiek generalnie szkodzi całej biosferze, w związku z czym trzeba ograniczyć liczbę ludności dla przyszłych pokoleń. I jeżeli jesteśmy na gruncie tych dla przyszłych pokoleń, to już mamy tę ideologię. Dlatego, że naturalnie ludzie generalnie myślą o przyszłych pokoleniach jako o swoich dzieciach. Nie trzeba żadnej wielkiej ideologii, żeby ludzie myśleli o tym, żeby wypracować pewne dobro, które może być przekazane następnemu pokoleniu w ramach rodziny. Ale mają tutaj swobodne decyzje w wielu różnych płaszczyznach. Natomiast ta ideologia zarządza globalnie. W tej sferze, o której Pani mówi, czyli ekologicznej, jest to podawane w atrakcyjnej formie, bo przecież mało kto nie zgodzi się z tym, że trzeba dbać o przyrodę i powiedzmy selekcjonować, wyrzucać odpady. Czy w innych sferach też pod hasłami przyjaznymi i łatwymi do przyjęcia, do zaakceptowania kolejne elementy tej ideologii również są propagowane i wdrażane. Tak pomyślane, tak, przepraszam bardzo, to jest tak pomyślane, że to dotyczy wszystkich sfer życia. Czyli żeby to wytłumaczyć, to po pierwsze musimy jakby przyjąć, no bo to bardzo trudno jest tak na wiarę przyjąć, że to jest złe, bo to będzie miało przebrania. Dlatego, że ideologii się nie przeprowadzi, to neomarksiści bardzo dobrze wiedzieli już właśnie w latach XX wieku, że ideologia w postaci tego twardego bolszewizmu, terroru, ona po prostu nie zacznie pracować według zamierzeń ideologów. I teraz chodzi o taką przemianę całej rzeczywistości, czyli polityk, ekonomii, tutaj się mówi na przykład o ekonomii alternatywnej, czyli nadużywa się słowa ekonomię, bo klasycznie ekonomia to jest właśnie oikos, nomos, gospodarstwo domowe i zasadniczo każda rodzina, tak, jest takim małym państwem, można powiedzieć. No przykładem takiego małego państwa czy takiego małego miasta, no to będą na przykład zakony. Na przykład zakon kluniacki, prawda, gdzie tam wszystko było, albo w Sangal, gdzie tam wszystko było. To było pomyślane jako małe miasto, żeby to było samowystarczalne. I to dotyczyło tak samo rodzin, żeby w ramach rodziny móc dysponować własną decyzją. Natomiast tutaj decyzje będą przerzucone na tak zwanych ekspertów, bo tutaj zaczynamy wchodzić na teren po prostu tych takich oświeconych, współczesnych, ja mówię kapłanów egipskich tak naprawdę, którzy dzierżą tę religię, oni wiedzą o co chodzi w tej religii, ale ta religia jest połączona również z władzą. I ta religia jest religią humanistyczną, o czym pisał utopista, neomarksista Erich Fromm. Że chodzi o to, żeby stworzyć taką religię humanistyczną bez Boga, ale taką rozsądną filozofię życia, przy czym w tej religii humanistycznej bez Boga nie ma człowieka pojętego jako substancja. Czyli jesteśmy na terenie nie tylko wielkiej utopii,
o człowieku, w ogóle o rzeczywistości, tylko jesteśmy na terenie także wielkiego kłamstwa o człowieku. I tam, gdzie mamy do czynienia z kłamstwem o człowieku, no to już wiadomo, że mamy do czynienia z systemem totalitarnym. Bo wszędzie, gdzie się zakłamuje prawdę o człowieku, mamy do czynienia z systemem totalitarnym. I teraz kryterium, jakie się tutaj włoży, czy to będzie kryterium rasy, czy to będzie kryterium na przykład stanu posiadania, czy urodzenia, na przykład w rodzinie arystokratycznej, prawda? No takie kryterium też już było, czy szlacheckiej, czy inteligenckiej, czy na przykład niespracowane ręce. Tak, to tak na dobrą sprawę zawsze będziemy na terenie systemu totalitarnego. Jeżeli się różnicuje godność ludzi, to jesteśmy na terenie systemu totalitarnego. I teraz tutaj, mówiąc o ekonomii, Klub Rzymski, do którego tutaj do raportu tego granice wzrostu możemy się odwołać, mówi o tym, żeby utrzymać produkcję przemysłową na poziomie roku 75. Co to znaczy? To znaczy, że się steruje gospodarką, co możemy porównać tak naprawdę do tych pięciolatek komunistycznych itd., itd., pod dyktando tych tak zwanych ekspertów czy gremiów, które będą mierzyły ten wzrost, albo żeby to tak po prostu było, jak sobie zamierzyli. W związku z czym ludzie tak na dobrą sprawę będą mieli ograniczoną możliwość na przykład przedsiębiorczości. I my to widzimy. I my to widzimy, dlatego że tak zwane te małe przedsiębiorstwa, to co było klasą średnią onegdaj, to wszystko ma być wchłonięte przez albo korporacje, albo przejść na pensje obywatelskie. Zresztą From o tym pisze w Mieć czy Być. I teraz mamy rewolucję. Mamy rewolucję partnerstw, czyli dekonstrukcję prawdziwej demokracji, jeśli w ogóle uzna się ją za system dobry, tak? A Jan Paweł II mówił o tym, że demokracja bez wartości po prostu przeradza się w totalitaryzm. A tutaj mamy tak zwaną demokrację uczestniczącą, o której też From pisze, czyli mamy tak naprawdę dekonstrukcję, niszczenie dotychczasowo rozumianej demokracji. I teraz tak, mamy sferę ekonomii, mamy sferę ochrony środowiska i mamy te sprawy społeczno-kulturalne. I co to są te sprawy społeczno-kulturalne? To właśnie Margaret Peters w tej książce Globalizacji Zachodniej Rewolucji Kulturowej, ona badając dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale także Unii Europejskiej, ale ta książka akurat dotyczy głównie tego, co się wydarzyło na tych wielkich konferencjach ONZ-owskich lat 90. Ona mówi, że rozwój jest pomyślany tak, żeby uwzględniał coś takiego, co się zamanifestowało już na konferencji w Kairze w 94 roku, jak zdrowie seksualne i reprodukcyjne. Jak zwykle hasło, jak zwykle prawdziwe cele są ukryte. Co kryje się za tym? To znaczy, nawet to nie jest tak bardzo ukryte, bo jeżeli się wczytamy w to, co Peters pisze, to była walka w Kairze w 94 roku i między Stolicą Apostolską, ale także jeszcze wtedy państwami muzułmańskimi. I o tym jest taki mój wywiad z księdzem Swedo na Opoce, który mówił o tym, że właśnie ONZ podejmowało tę walkę o wprowadzanie tak zwanego prawa do aborcji, które z punktu widzenia klasycznego prawa nie jest żadnym prawem. Bo klasycznie rozumiane prawo to jest sztuka dobra i słuszności. Natomiast my mamy tutaj zredefiniowanie praw i tworzenie praw, ja mówię quasi praw, na użytek ideologii. I teraz to quasi prawo zdrowie seksualne i reprodukcyjne, to Peters udowadnia, że w ogóle czegoś takiego nie było do lat 90. Ale jesteśmy na gruncie ideologii, która wszystko rozumie, można powiedzieć, ideologicznie. Czyli na przykład to, że prawa ewoluują. I my mamy już nawet na uczelniach tak zwanych katolickich, czyli tam, gdzie byśmy chcieli mieć zobowiązanie do tego klasycznego myślenia, my mamy już takie tematy prac badawczych, które mówią ewolucja prawa.
a prawo jest jakie jest. Natomiast tutaj już wchodzimy na grunt tak przemyślnej ideologii, która podsuwa nam jako prawa po prostu wymyślone konstrukty, które mają przemienić całą rzeczywistość i poddać władzy totalitarnej wszystkie sfery życia, także rozrodczość. I ja bym Państwa odsyłała do tego, co mówi w wywiadzie profesor Hartmann, w wywiadzie ze świętej pamięci panem Miecugowem, który również jest po tej szkole myślenia, która obowiązywała na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. I pan Hartmann mówi rzeczy, które będą nas oburzały. Ale on jest na gruncie tej ideologii. To znaczy, jeżeli mówi o tym, że kazirodztwo dobre, jeżeli mówi o tym, że ograniczenie narodzin jest dobrem. Jak Państwo sobie odsłuchacie pana Hartmana, to on mówi w dykcji tej ideologii, która jest wprowadzana u nas w Polsce, bo jest 92 rok, jest ta agenda, w której już się mówi o zrównoważonym rozwoju, ale jest przyjęty w naszej konstytucji, w artykule 5 naszej konstytucji. I teraz naród jest po prostu oszukiwany, bo gdyby prawdą było, że na przykład PiS, tak jak deklarował wcześniej, chce chronić życie, to my byśmy już dawno mieli ochronę życia poczętego, dawno, i to w dodatku jeszcze z sankcją karną, bo na gruncie klasycznego prawa to no po prostu musi być kara, jeżeli coś jest przestępstwem, inaczej to jest fikcja. I teraz gdybyśmy nie byli na gruncie tej ideologii, to ta ochrona by była. Natomiast ponieważ my mamy w konstytucji zapisany ten zrównoważony rozwój, to nam się tylko mydli oczy, że są różne powody, dla których tej ochrony nie ma. Natomiast jeżeli sięgniemy do celów zrównoważonego rozwoju, które zostały przyjęte na lata 2015-30, do celu, bo to już się artykułuje wyraźnie. Wcześniej Państwo tak dużo o tym żeście nie słyszeli. Jest w pewnym momencie, zaczyna się o tym intensywniej mówić, coraz więcej mówić, dlatego że przez te, można powiedzieć, 20 lat to było ukrywane. Oczywiście to występuje w zamówieniach publicznych, w różnego rodzaju takich dokumentach, ale generalnie zwykły człowiek to pojęcia nie ma o tym, że zrównoważony rozwój niesie ze sobą laicką duchowość, w której występuje coś takiego jak zdrowie seksualne i reprodukcyjne prawa, w których będzie się mieściła sterylizacja, w której się będzie mieściła aborcja i skuteczna antykoncepcja na przykład. Tak. Jest to ideologia, która obejmuje kolejne kluczowe dla życia człowieka i społeczeństw sfery życia. Czy ona jest stała, ma swoje stałe dogmaty, czy też ewoluuje w miarę postępów? To znaczy to, co Margaret Peters pisze w swoim raporcie 305, który jest syntezą czterech raportów przed przyjęciem celów zrównoważonego rozwoju, ona pisze na podstawie dokumentu Zero Draft przed tym zjazdem w ONZ-cie we wrześniu 2015 roku, to będą cały czas zmiany. To znaczy jedynymi pilotującymi ten proces, a tak naprawdę jest to proces zamykania ziemi. To znaczy? To znaczy ograniczenie produkcji, ograniczenie dostępu do pracy, bo na przykład Fromm wyraźnie o tym pisze, ja może tutaj bym go zacytowała nawet, z Utopii Fromma, że będzie przesterowanie człowieka na to, żeby nie pracował, bo jeżeli pracuje, no to produkuje. Tak, jeżeli produkuje, no to produkuje CO2, zużywa wodę, zużywa energię. Bo to jest w tej dykcji. Jak wejdziemy sobie w tę ideologię, to widzimy, że wszelaka nasza działalność powiązana jest z zagrożeniem Ziemi. Począwszy od tego, że się rozmnażamy, a skończywszy na tym, że na przykład chcemy zarobić na życie. I teraz, czy my będziemy chcieli zarobić na życie jako rolnik, tak, który potrzebuje zużyć wodę, potrzebuje zużyć energię, teraz używa maszyn, tak? No to ta działalność będzie zredukowana.
A my wiemy, że tak naprawdę człowiek jest centrum stworzenia, tak? To znaczy, że jeżeli zostawi się przyrodę, naturę samej sobie, no to ona sama się też zdegraduje. W tym sensie, że człowiek no, został obdarowany przez Boga taką władzą również nad naturą, czyńcie sobie ziemię poddaną. Natomiast bez człowieka to się po prostu to wszystko nam zahaszczy, tak? Natomiast to jest tak pomyślane, ponieważ za tym stoją ideolodzy, którzy nie tylko chodzi im o władzę nad człowiekiem, ale oni proponują religię konkurencyjną do prawdziwej religii, więc możemy się domyślać, jakie siły za tym stoją. Czy możemy je jakoś bliżej określić? Bo są potężne gremia międzynarodowe, które promują tę ideologię. Następnie następuje przekładanie na prawa państw czy prawa instytucji jakichś międzynarodowych narzucane przez nie. Kto za tym stoi, krótko mówiąc? To znaczy, jeżeli na przykład czytamy sobie Fromma i on się odwołuje do klubu rzymskiego, prawda, to już jesteśmy na gruncie pewnych osób nawet, bo z kolei Brzeziński odwołuje się do Komisji Trójstronnej, z której pochodzi. I wtedy właśnie za czasów Brzezińskiego jest przedefiniowana w ogóle polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych. On o tym pisze w swoich takich pamiętnikach 4 lata w Białym Domu. To znaczy polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych zaczyna się koncentrować na obronie praw człowieka. Przy czym my już wiemy, że to mają być te zredefiniowane prawa człowieka, te prawa człowieka, które zostały, można powiedzieć, zawładnięte przez ideologów neomarksistowskich. My byśmy się tego w ogóle nie spodziewali, czyli będziemy mieli tutaj związki z takimi nazwiskami jak na przykład David Rockefeller, tak? Który zakłada tę komisję trójstronną. I teraz ci ideolodzy, którzy pracują we Frankfurcie nad Menem, między innymi także Erich Fromm, ale jest Adorno, Marcuse, Horkheimer, ale jest ich więcej tak naprawdę, oni wypracowują bardzo precyzyjnie, na wysokim poziomie inżynierii społecznej, taką ideologię, która działa jak religia. Właśnie ta religia humanistyczna, czyli trzeba się odwołać do czegoś, co może być nazwane jakąś wyższą racją, dla której ludzie podejmują określone działania, tak? Dla której na przykład będą segregowali śmieci albo będą stosowali antykoncepcję, pojętą jako dobro. I na tyle się przejmą tą matką ziemią, że na przykład jeżeli sąsiad będzie zapalał świeczkę i drugi sąsiad to zobaczy, że tamten pali świeczkę, tak? To ludzie będą już tak zmienieni, że autentycznie się będą dusić, bo będą uważać, że ta świeczka zabiera im tlen. Bo ta ideologia tak działa, tak pierze mózgi, że ludzie jak zobaczą ognisko na jakieś 200 metrów od siebie, no to będą uważali, że ta osoba wyłamuje się z tego całego systemu, no bo zabiera im tlen. Już są mierniki smogu w miejscach, w których tak na dobrą sprawę no nie ma powodu tego, żeby był smog. Ale ta ideologia jest tak pomyślana, że buduje na takim alarmizmie. I o tym pisze również Peters. Ja serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby kupować i czytać publikacje Margaret Peters, bo to jest do zrozumienia, ponieważ ona przebadała wszystkie te dokumenty, rozmawiała również w kuluarach z tymi agentami zmian, czyli z tymi wszystkimi ludźmi podczas tych konferencji właśnie ONZ-owskich. Ona tam jeździła jako dziennikarz, prowadziła wywiady. Tak. Proszę powiedzieć więcej o tych publikacjach, jakie to są to książki. To jest pierwsza publikacja, która wychodzi w Polsce w wydawnictwie Sióstr Loretanek, dzięki uprzejmości siostry Andrzei Cecylii Białej, która była dyrektorem ówczesnym wydawnictwa Sióstr Loretanek. To jest Nowa etyka w dobie globalizacji, wyzwania dla Kościoła.
I teraz dlaczego wyzwania dla Kościoła? Tutaj może powiem od razu. Dlatego, że inżynierowie społeczni neomarksizmu, tego komunizmu straszliwego, bo to będzie po prostu, jeżeli to się sfinalizuje, no to nie będziemy mieli żadnej wolności. Na razie jest sprzedawane to jako prawo do wyboru, czyli wolność do wszystkiego, ale tak naprawdę to będzie prowadziło właśnie jako kontrola nad każdą sferą życia. Wyzwania dla Kościoła, dlatego że ci ideolodzy postawili sobie za cel włączyć Kościół do nowego języka, który został również przez nich spreparowany. W ramach tego nowego języka będziemy mieli właśnie zdrowie seksualne i reprodukcyjne prawa, zrównoważony rozwój, jakość życia. Będziemy mieli demokrację uczestniczącą, między innymi. Będziemy mieli właśnie tą zdrowie seksualne i reprodukcyjne prawa. Peters wymienia więcej tych sformułowań, zarówno w tej publikacji, która jest pilotem do publikacji... Momencik, gdzieś mi skinęła ta książka większa. A nie, tutaj mam. Dobrze. Do publikacji Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej. I tutaj są kluczowe pojęcia, mechanizmy działania. Tutaj znajdziemy bardzo dobry wstęp księdza profesora Tadeusza Guza do tej publikacji, który streszcza jakby całą filozofię, czy całą tę utopię. Do takich 5 podpunktów, ja może je zaraz przeczytam, ale o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj ona zawiera nazwiska tych osób, które działają w ramach globalizacji tej rewolucji kulturowej Zachodu, bo to jest ideologia, która łączy właśnie prawa człowieka z seksualizacją, z tą rewolucją seksualną, czyli tak zwane prawa człowieka. Znajdziemy nazwiska, konferencje, to znaczy co się wydarzyło na poszczególnych konferencjach, tych konferencjach lat 90. Znajdziemy zmianę paradygmatów, czyli nawet takie tabelki. Tabelka, w której mamy stary paradygmat i nowy paradygmat. Jakie nastąpiło podstawienie? Zmiany po prostu semantyczne, zmiany językowe, zmiany filozoficzne, pojmowania człowieka, pojmowania praw człowieka. Także to jest podręcznik. To jest podręcznik i ja serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby to kupić i studiować i mówić ludziom, dlatego że w mediach głównego nurtu nikt krytycznie się z tym nie rozprawia. Co to znaczy krytycznie? To znaczy nikt nie zadaje pytania, co to jest, od kiedy to zaczyna działać, czy rzeczywiście była jakakolwiek inicjatywa oddolna społeczeństw, żeby coś takiego jak zrównoważony rozwój w ogóle było religią, pomyślaną jako nowa religia uniwersalna. Tutaj mamy podręcznik, on został napisany dla biskupów afrykańskich, ponieważ oni, jak przychodziła pomoc od ONZ-u, ona była powiązana właśnie z wdrażaniem tych antypraw, czyli promocji aborcji, antykoncepcji. Z jednej strony płynęła pomoc, ale z drugiej strony płynęło zobowiązanie do wdrażania tych, no, tych quasi-praw, tak? I były pytania, a ponieważ Marguerite Peters jest osobą no, związaną z tymi biskupami afrykańskimi, dlatego że to też nie jest jakaś taka osoba, która jakby wzięła się znikąd, ona tak naprawdę no, jest no, związana z takimi elitami świata. Jej ojciec był doradcą Reagana, ale także profesorem prawa i ekonomii na wielu uniwersytetach. Ona posiada bardzo dobre narzędzia pracy, bo ona sama mówi o tym, że inspirował ją ojciec Paul Peters, właśnie ten doradca Reagana. Także ona wiedziała, jak się za to zabrać, żeby dojść do takiego podręcznika. Także to jest pomyślane jako podręcznik i ja serdecznie polecam, dlatego że nawet jeżeli za pierwszym razem Państwo nie bardzo będziecie rozumieli, to za drugim, za trzecim to jest do zrozumienia. Naprawdę, ja mam już doświadczenia z moimi znajomymi, którzy rzeczywiście jednym więcej, drugim mniej czasu to zabierze, ale jednak. Kolejna publikacja to jest Polityka globalistów przeciwko rodzinie, również w tym samym wydawnictwie i to są raporty.
To są raporty, ponieważ Peters pisze raporty z tego, co analizuje, tak? Z konkretnych dokumentów, konkretnych wydarzeń. I tutaj jest raport z takiego wydarzenia, które się nazywa London Summit, w którym po prostu podjęto decyzję co do strategii finansowych dotyczących wdrażania antykoncepcji i aborcji jako praw w krajach trzeciego świata. To jest bardzo potężne finanse są tutaj na to przeznaczone, organizowane między innymi przez Fundację Gatesów. Ale tam brały udział rządy, organizacje pozarządowe, dlatego że ta tak zwana demokracja uczestnicząca jest właśnie tak pomyślana, że mamy organizacje pozarządowe, które tak naprawdę współrządzą. A co gorsza, jeżeli są to organizacje podzielające tę nową globalną etykę, którą Peters odkryła. To znaczy, że do tej religii dołączona jest również nowa globalna etyka, która ma się zglobalizować i która jest wzniesiona na przykład na tym prawie do, quasi prawie do orientacji seksualnej. To znaczy człowiek już dyskutuje z faktem swojej płci, czyli uderza we własną tożsamość i teraz cały system medialny będzie go przekonywał do tego, że to jest w ogóle tak, że może to robić, tak? Na zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym, na wzmacnianiu kobiet. To takie wzmacnianie kobiet to jest też ideologia, która antagonizuje kobietę i mężczyznę tak naprawdę. Tak. Tak, to jest neomarksizm, bardzo niebezpieczna ideologia. A tutaj jeszcze, aha, bo jeszcze wyszła taka książka Osoba i czyn, bunt i pojednanie. To nawet wiem, że Państwo relacjonowaliście konferencję z udziałem Margaret Peters z Krakowa. To też jest do odsłuchania ta jej konferencja, która referuje tę książeczkę, bo to jest cienka publikacja. Ona cały czas wzywa do tego, żeby jednak odzyskać osobę. Co to znaczy odzyskać osobę? Rozumienie człowieka jako osoby. Bo jeżeli nie będziemy rozumieli człowieka jako osobę, byt w sobie, to jesteśmy właśnie na gruncie totalitaryzmu. I to się teraz dzieje. I wszystkie rządy w Polsce realizują tę totalitarną religię tak naprawdę. Więc moim zdaniem chyba przyszedł najwyższy czas, żeby naród się dowiedział o tym, że jest włożony w straszliwy totalitaryzm. Już konstytucją, a nawet wcześniej, wtedy kiedy była uchwałą przyjęta ta agenda z 92 roku, bo to w 95 roku to była przyjęta uchwała, potem to jest włączone do naszej konstytucji w artykule 5. I praktycznie na czym to polega, ja może powiem króciutko, bo jeszcze jedna publikacja Peters była Gender, światowa norma polityczna i kulturowa. Również wyszła w wydawnictwie Sióstr Loretanek, a jej znajomy również opublikował właśnie ten Jacques Swedo u Sióstr Loretanek między aborcją, antykoncepcją, granica cieńsza niż myślisz. Też serdecznie polecam. I Siły dobra wyzwolić dla rodziny, a ostatnio Sprzeciw sumienia. Bardzo dobra publikacja, dająca takie podstawy do tego, żeby sprawy przemyśleć. Dlatego, że my będziemy konfrontowani z przymusem, tak jak na przykład w przypadku pana Hazana, profesora Hazana, dlatego że ta ideologia jest związana z złamaniem sumienia. Dlatego że nie wystarczy na przykład, że człowiek odmówi tak i powie nie, ja nie dokonam aborcji. On jeszcze jest zobowiązany do tego, żeby wskazać takie miejsce, w którym ta aborcja może być dokonana. Więc gdybyśmy byli na gruncie właściwego prawa, to nie wymuszano by na ludziach takich zobowiązań. Więc to już funkcjonuje, to już obowiązuje. I taką pierwszą ofiarą, można powiedzieć, wśród medyków, to jest właśnie profesor Hazan. Dlatego, że to już działa. Rozszyfrowując hasła poszczególne kryjące się za tą ideologią, możemy odnieść wrażenie, że chodzi o odwrócenie naturalnego porządku. Zgadza się Pani z tym? Tak, dlatego, że to jest wprost skierowane przeciwko człowiekowi. Więc jeżeli mówimy o tym, że bo to Fromm o tym mówi bardzo wyraźnie też, że człowiek jest tylko częścią ekosystemu,
tylko częścią ekosystemu. No to jest tak, jakbyśmy na przykład z jakiegoś tam zmiksowanego, no nie wiem, zmiksowanych warzyw, tak, wzięli łyżeczkę. No to człowiek jest taką częścią ekosystemu, ale nie bytem w sobie. Więc tak, to jest skierowane i przeciwko prawu naturalnemu, i przeciwko prawdzie o człowieku, i przeciwko prawdzie o rzeczywistości, ponieważ jest to ideologia. I ja teraz może Państwu tutaj przeczytam troszeczkę tego Fromma, bo to jest, bo w tym mieć czy być, duchowe podstawy nowego społeczeństwa, duchowe podstawy nowego społeczeństwa, Fromm po prostu pisze te postulaty tego społeczeństwa, co tam ma mniej więcej być. Na przykład, wiele zła w dzisiejszych społeczeństwach kapitalistycznych można by zlikwidować przez zagwarantowanie rocznego dochodu minimalnego. Jesteśmy na tym gruncie. Dalej, człowiek nie powinien otrzymywać więcej niż to konieczne do życia, ale też nie mniej. Powoli zaczynamy w tą stronę iść. Kobiety należy wyzwolić spod władzy patriarchalnej mężczyzn. Dalej, równolegle do tej emancypacji spod autorytetu dokonuje się wyzwolenie, tutaj dotyczy to młodzieży, wyzwolenie spod autorytetu rodziców, dokonuje się wyzwolenie spod seksualnego poczucia winy. Na temat spraw seksualnych nie panuje już grobowe milczenie, nie są one grzechem. Jesteśmy tu, prawda? Aborcja jest ok. Aborcja jest ok, ale też taka swoboda seksualna jest również ok, ale już skutki współżycia seksualnego nie są ok. Znaczy jest to oderwanie seksualności od naturalnych skutków seksualności. I od sfery moralnej. I od sfery moralnej, dlatego że to prawo do wyboru jest kompletnie oderwane od dobra. Po prostu można wybierać tak jak na przykład w jakimś wielkim markecie, tak? I czy ktoś kupi sobie na przykład w tym wielkim markecie, no nie wiem, serek kozi, czy ktoś sobie kupi w tym wielkim markecie na przykład cudze serce, które jest bijące w dodatku, to jest wszystko jedno. Dlatego, że kolejny ideolog, tutaj Jacques Attali, który jest taką szarą eminencją, ale doradcą również Mitterranda, ale jesteśmy na gruncie jakby osób, które myślą podobnie, mówi o tym, że wszystko stanie się rynkiem. Także ludzkie ciało staje się rynkiem i my widzimy, że to już działa. I że nie będzie różnicy między tym, co kryminalne i tym, co niekryminalne. I widzimy, że to już działa. To znaczy, jeżeli jesteśmy nawet na gruncie na przykład rozważania, czy karać za aborcję, tak, to już odchodzimy od klasycznie rozumianego prawa. No bo jeżeli mówimy, że coś, że czegoś nie wolno, coś jest zakazane, a nie ma za to kary, no to kiedyś jeszcze znaliśmy nullum crimen sine lege, tak? Czyli nie było przestępstwa bez ustawy, ale również chodzi o karanie. To znaczy, no natura, jeżeli robisz źle, no to naturalną konsekwencją tego jest to, że jest kara. I kara rozumiana jako dobro, która ma tam swoje cele, tak? Bo naprawienie tego sprawcy, odstraszenie innych, między innymi, prawda? Także tutaj jeszcze jest cel nieograniczonego wzrostu gospodarczego należałoby porzucić lub zastąpić wzrostem selektywnym. Czyli jesteśmy na gruncie manipulowania w ogóle słowami. Wzrost selektywny. Kto ma selekcjonować ten wzrost? Czyli to jest porzucenie w ogóle klasycznego myślenia o gospodarce, klasycznego myślenia o człowieku, klasycznego myślenia o prawach. Jesteśmy na gruncie drapieżnej ideologii, która się pięknie nazywa zrównoważony rozwój. I cele zrównoważonego rozwoju zostały przyjęte przez ONZ na lata 2015-30. To sięga aż do lat 2050, ale to tak naprawdę, jak widzimy, działa już w latach 70. To już działa w latach 70. I jesteśmy na gruncie, można powiedzieć, totalnej rewolucji, bo w momencie na przykład, kiedy wchodzą testy do Polski, ja mówię o tych testach, egzaminach testowych, to jest na medycynie najpierw, potem na SGGW,
to jesteśmy już wrzucani po prostu w dekonstrukcję intelektualną. Co to znaczy dekonstrukcja intelektualna? To znaczy, że się deformuje intelekt ludzki, ponieważ nie jest on ustawiany do prawdy jako prawdy, czyli zgodności myśli z rzeczywistością i do piękna, tak, jako harmonia, czyli na przykład niech to wypracowanie będzie piękne, tak? Tylko jesteśmy ustawieni pod klucze, które ktoś tworzy, czyli można powiedzieć, testy są pewnym rodzajem formatowania do sekty. Nauka zaczyna odchodzić od swojego pierwotnego, nie zaczyna, ale to już się odbywa od długiego czasu, od swojego pierwotnego powołania, ponieważ nie jest już poszukiwaniem prawdy. Moralność nie jest już poszukiwaniem dobra. Czyli chodzi o dekonstrukcję porządku naturalnego i rzeczywistości takiej, jaką wytworzyła cywilizacja chrześcijańska. Tak, to znaczy, jeżeli mamy na gruncie prawa naturalnego, prawda, takie te króciutkie, czyń dobro, unikaj zła, to całe wychowanie zmierza do tego, żeby ugruntować człowieka w tych zachowaniach, czyń dobro, unikaj zła. Natomiast tutaj będzie szereg różnych zachowań, które będą oczekiwane, ale ze względu na to, żeby zachować Matkę Ziemię dla przyszłych pokoleń, przy czym ja mówię, dla pokoleń, które się nie urodzą. Jak odnajduje się katolik w tej rzeczywistości, skoro tak globalne potęgi, a za nimi rządy wprowadzają uregulowania, które zmierzają do wprowadzenia w życie kolejnych tych postulatów ideologii zrównoważonego rozwoju? Czy to oznacza, że mamy, jakie mamy wyjście w tej sytuacji? Ja zawsze podkreślam, że ja nie jestem żadnym politykiem i będę się zawsze odcinała od tego, bo to też jest jakby nie moja rola. Ja swoją rolę postrzegam jako to, żeby Państwa doprowadzić do tych publikacji, doprowadzić do tego, żeby ludzie przejęli się tym, żeby na przykład moje wystąpienie tutaj u Państwa, tak jak gdzie indziej, nie było tylko takim mięskiem do maszynki mielenia różnych treści. Nie ma na to mojej zgody. Uważam, że jeżeli Państwo rzeczywiście przejmiecie się tym, o czym mówię, to kupicie te książki, zaczniecie je czytać i zrozumiecie, że w jakiś sposób trzeba podjąć jakieś działania, ponieważ nasze dzieci, nasze wnuki będą żyły w udręczonym świecie. To będzie straszliwy ucisk. I teraz, jeżeli my tu i teraz nie podejmiemy jakichś działań, ja nie potrafię powiedzieć jakich, ja tylko uważam, że jeżeli po tamtej stronie są think tanki, bo one są tworzone po to, żeby wypracowywać jakieś tam alarmy dla ludzkości. Ja to nazywam fałszywymi proroctwami. Tak powstają ci futurolodzy, tak samo jak Atali, alarm dla ludzkości. I teraz to jest też strasznie cwane, bo jak na przykład mówił Saul Aliński, który jest takim mentorem Hillary Clinton, ale też jakby w tym duchu był formowany Obama, wystarczy stworzyć jakieś wielkie zagrożenie, żeby manipulować zachowaniami ludzkimi. I teraz stworzono wielkie zagrożenie, prawda? Opowieść o wielkim zagrożeniu, że Ziemia się w ogóle kończy i to w dodatku przez nas, więc się zlikwidujmy i zredukujmy, to tak, po pierwsze trzeba to zrozumieć. Katolik jest zobowiązany do poszukiwania prawdy, ale nie tylko katolik, każdy człowiek jest zobowiązany do poszukiwania prawdy, bo jeżeli tej prawdy nie szuka, to samego siebie unicestwi. Ja mówię, od najprostszych rzeczy. I teraz my powinniśmy po naszej stronie, a są świetni ludzie u nas, bo jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, ja go znam od 8 lat, jestem doktorem nauk prawnych, zrobiłam doktorat, który nie kolaborował jakby, tak? To znaczy ja stwierdziłam, że mogę napisać prawdę albo nie chcę żadnego doktoratu. I na tej drodze też poznałam Peters. Ale ksiądz profesor Gus bardzo wiele mi wyjaśnił i uważam, że zaangażowanie go do tego, żeby wypracował, jak z tego wyjść w różnych dziedzinach, edukacja, ekonomia, był przecież dziekanem Wydziału Zamiejscowego Nauk Ekonomicznych i Prawnych. To jest człowiek bardzo wykształcony.
zaangażowanie go do tego, żeby wypracować, jak z tego wyjść. I jako kapłan, bo my na gruncie również tak zwanych szkół katolickich, tak zwanych uczelni, które gdzieś tam otarły się o katolickość, jesteśmy na gruncie także straszliwej ideologii, bo jeżeli szkoły katolickie realizują na przykład coś takiego, nawet edukacja domowa, jeżeli dzieci na gruncie edukacji domowej muszą na pewnym etapie skolaborować i uczyć się pod testy, to one już są dysonanse. To znaczy, co jest prawdą? Prawdą jest test. Czy prawdą jest to, że ja po prostu na przykład pięknie potrafię napisać rozprawkę na temat Asnyka, tak? Czy Gajcego. I pokażę jego życie, i pokażę jego przeżycia, i pokażę, co on myśli. A nie będę musiał napisać coś, co zawiera na przykład 153 słowa. No co to jest za kryterium? 153 słowa. Albo na uczelniach chodzi o to, żeby pójść w głąb prawdy jako prawdy, zająć się tematem, drążyć prawdę, a nie zestawiać ze sobą różne poglądy, z których na przykład każdy jest nieprawdziwy. Ale ja się tylko mam wykazać tym, że wiem, że są. W związku z czym praca jest ogromna do wykonania, ale wcale nie taka trudna, bo mamy, ja twierdzę, no ja najbardziej znam księdza Tadeusza Guza i ja mogę powiedzieć, ile ja skorzystałam, dzięki temu, że poznałam jego doktorat, dzięki temu, że poznałam jego myśl. Ja się bardzo dużo nauczyłam i dlatego serdecznie polecam. I teraz uważam, że powinno powstać takie miejsce, które nie tylko się będzie rozprawiało na bieżąco z jakimiś absurdami, które się dzieją, bo się dzieją, tylko wypracuje metodę, jak odbić rzeczywistość. W jaki sposób się temu, w jaki sposób przeciwstawić. Ja jestem tylko osobą, która naprowadza na Peters, naprowadza na Guza. Ja te rzeczy zrozumiałam, to znaczy, że ideologia zrównoważonego rozwoju podda kontroli każdą sferę życia. Ilość zużywanej wody, to czy w ogóle będzie można mieć dzieci, czy nie. Bo na przykład siostra Michaela Pawlik, ona rozgryzła to od innej strony. To prowadzi do sekt i do takich kast. Tak naprawdę, czyli do pozostania w pewnej kaście, bo Fromm również jest zainspirowany buddyzmem. To nie są żarty. To nie są żarty. To już działa. Ludzie już mają zmienioną mentalność. Jeżeli mówimy o katolikach, no to katolicy już nie bardzo wiedzą w ogóle, co to jest prawda. Jak zapytać katolika, co to jest prawda, to on nie bardzo wie. Bo ta ideologia działa tak jak na przykład w testach my to widzimy. Nie jest prawdą zgodność myśli z rzeczywistością, tylko prawdą jest to, co się opłaca. Więc napiszę w teście to, za co dostanę punkt.